bo jedyną kwotą, jaka będzie zbierana, to będzie opłata za pracownię. To jest naprawdę symboliczna kwota. To była główna inicjatywa. I to, żeby się tutaj jakoś wspierać twórczość lokalnych mieszkańców, żeby, no, żeby stawiam przede wszystkim na to, co ludzie robią rękoma, na to, co nasze, nie na to, co tutaj powiedział pan Andreas, to było genialne, że nie kupujmy rzeczy, które pochodzą z Chin, które są robione siłą, tanią siłą roboczą, wykorzystywane są dzieci i naprawdę, mamy wspaniałe rzeczy, ludzie robią przepiękne rzeczy, więc ja zdecydowanie stawiam na to, żeby wspierać naszych tutaj lokalnych twórców, rękodzielników. Powiesić tę deseczkę w kuchni i przeczytałam na niej teraz no, absolutnie motto życiowe. Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona. To powiedział Albert Einstein, ja tylko zacytowałam, ale dokładnie tak jest, proszę Państwa. Rękodzieło to jest sztuka duszy. Dziękuję za tą inicjatywę, że przyszła też Pani do Domu Kultury. Także bardzo się cieszę z tej idei wspierania siebie wzajemnie, żebyśmy też mogli wzajemnie poczuć siłę wsparcia, no i siłę piękna płynącą właśnie ze sztuki rękodzieła. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję. Pięknie to Pani powiedziała, naprawdę, po prostu nic dodać, nic ująć. Na późnej nocy. Zapachy świeże, lekkie, z letnią kurtą, poprzez słodkie, ciężkie, ale też, jeszcze jakie? Takie znanie wszystkich zapachów jest opium, które naprawdę jest intensywny i daje bardzo silny zapach, także polecam. Ja osobiście lubię, aczkolwiek teraz na wiosnę, lato zdecydowanie świeżo. Ja też, proszę Państwa, latem polecam świeże zapachy, truskawki, lawenda, róża, a rano cappuccino, co? Świetnie, cappuccino, żebyśmy zrobili te zakupy internetowe. Co mamy wpisać, Panie Jacku? Hurtownia Świec. hurtowniaświec.pl i koniec kropka. Już jesteś. Zapraszamy serdecznie do sklepu internetowego, a dzisiaj warto podejść, dotknąć, powąchać, zakochać się i wybrać swój zapach. Przed nami cudowna letnia sobota na rękodzieło. Rękodzieło, ale wkrótce chyba będzie pełne. I na co, że tak powiem, Pan tutaj poluje? No, jeszcze szukam coś fajnego, ale tu jest po prostu wszystko fajne. Ma Pan całkowitą rację. Tu jest wszystko fajne, wszystko super. No, ja polecam truskawki przez cały rok. Z filcu. Tak, są tu truskawki. Z filcu są też świece i zapachy truskawkowe. Widział Pan, tak? I są różne inne motywy. No właśnie ja chyba za chwilę będę chciała zjeść śniadanie, Panie Andreasie, także żegnam się z Panem Wicem. Życzę Pani wszystkiego dobrego powodzenia i dobrej reklamy. Jest to rękoma, nasze polskie kolanie. Która to powiedział sam od siebie, niczym nikim nie reżyserowany Pan Andreas. Dziękuję bardzo, wielkie brawa. To jest takie naczynie, do której można sobie zostawić truskawki, które są umyte, postawić na podstawce. Jeżeli ma coś chłopiec, to ucieknie. Truskawki mają dostęp do wyższa, bo one nie zrobią się takie nieładne. A jak się je, to coś tu się zachowało i no dobrze, żona nie wyedukowała, nazywa szypulki. Można odłożyć tutaj i jeść bezpośrednio. Albo oczywiście miski śniadanie wybrę, tak się chwilę tak zachwalało. Miskę zachwalam, ale rzeczywiście również można jeść bezpośrednio z takiego ceramicznego duszu. Tak to możemy nazwać? Szczerze mówiąc, my jeszcze nie mamy na to jakiejś polskiej nazwy. Jest angielska, ale nie chcemy się nią posługiwać. To produkt jest polski, żeby nazwa też była polska. Ale jeżeli ceramiczny dusz tak miałby się przyjąć na rynku w Mikołowie, to nie mam z tym żadnego problemu. Świetnie. Zdaje się, czuję się ojcem tej nowej nazwy. Niestety, że Państwa nie, ale proszę podejść i pan będzie się przekonać na własną
osoby, jak kochane, miłe buty to są te wyroby. Ja teraz powiedziałam, że to są wyroby antydepresyjne, bo jak ciągle się do czegoś takiego przytuli, to od razu mówiłam o